Chwila później przyjrzałem się, o co tutaj chodzi. Zasięgnę lutownicę. Dobra. Tak, to jest jedna ścieżka. Ona idzie tu jest główny minus. Tu jest coś takiego a la jumper przez płytę. I to by trzeba było wszystko pokryć minusem, bo tu jest główny minus. I on idzie tu i tutaj idzie do kolejnych elementów, więc to sobie troszeczkę wzmocnimy. Chcemy, żeby troszeczkę mniejsze straty były. My aż tak na cenie nie oszczędzamy. Więc lecimy z tematem. Nie widać, a tak mi się fajnie to udało. No, mam nadzieję, że będziecie teraz widzieć coś w rodzaju spawania, coś między TIG-iem. No. Co? Czeka z powrotem. Coś między TIG-iem a elektrodą. Dobra, widzę, że muszę stopować. Bo się za mocno zagrzewa i się wraca. Tu jest taki trafo i on potrzebuje ten minusowy pin. I tutaj jeszcze jest jakiś element. Teraz troszeczkę więcej futru będzie miał. Mniejsze spadki napięcia. To będę leciał na przetwornicy, w sensie mój układ ma 24 V step down z tych 24 na 12 i będziemy zasilać różne rzeczy, na przykład do testów pojemności akumulatorów już nie będę musiał mieć 230, więc całe testy mogą przebiegać teraz bezpośrednio i tylko z mojego prądu, co mi ograniczy koszta. Niestety wiemy, że teraz są czasy, że koszta trzeba ciąć. Więc też będę ciąć koszta. Dobra. Poprawiliśmy ścieżki. Wygląda to nawet w miarę cacy. Jest grubo nawalone. I teraz jeszcze drugi kondensator. Stone jest. I teraz ja muszę go tutaj wtarabanić. Muszę sobie mniej więcej piny naciągnąć, bo tutaj też to było tak naciągnięte. Niestety, jak to w używkach, już to jest krótkawe i muszę kombinować troszeczkę, ale dla chcącego nic trudnego. Tylko tak, żeby mniej więcej z jednej i z drugiej strony troszkę wystawało. Jak to wygląda, ta się poddała w ten sposób. Dobra, no, trudno. Lecimy. No, chodź. Troszkę się nie widzi przez tą kamerę. Z racji, że mamy miejsca troszeczkę z drugiej strony, to tutaj też troszkę ciąpnę. Nie wiem, czy będzie widać, bo jesteśmy w cieniu. Ale tutaj też troszkę ciąpnę. No ta druga nóżka fajnie przeszła, ta tak średnio. Tu musiałem ciąpnąć, a od strony
Minusa było ok. No i jest ok. Tutaj muszę tylko moje nażyganie ściągnąć z kondensatora, bo dotykłem kondensator. I to później może kiedyś spaść i gdzieś tam zworę zrobić. A tego bym nie chciał. Tutaj muszę trochę podrapać. Ale już jest ok. I to się już wtopiło. I co? Teraz główne zadanie, po co w ogóle tutaj weszliśmy, tylko misja poboczna wyskoczyła. I teraz tak. Kabelek sobie już oskurowałem i pokryłem cyną. I na początku myślałem, dobra, przelutuję, to mam dwa duże pady, tylko że jakbym to przez te dwa pady, to bym mostkował cały bezpiecznik. Więc na szczęście sobie popatrzyłem dwa razy. Lecimy dalej, brakło mi miejsca po prostu na telefonie. To na telefonie robię. Musiałem zluzować troszeczkę miejsca, żeby to nagrać. Więc prawdopodobnie w najbliższe dni będę musiał coś powrzucać, żeby odzyskać troszeczkę miejsca na urządzeniach. Niestety takie kręcenie zjada dość dużo miejsca, więc czeka mnie zabawa w montaż filmów. A teraz mnie czeka grube smarowanie cyną do pada, żeby to jak najmocniej się wlutowało. No, możemy to też nawet tak zrobić. A z racji, że mamy taką wysoką temperaturę, sobie to tu teraz położymy i rozczłapimy. Uwierzcie czy nie, ja trzymam palcem tu i tak jest troszeczkę niewygodnie już trzymać. Dlatego sobie zmieniam palce, ale trzeba chwilę wytrzymać, żeby to związało. No i tak patrzę. Powinno być git, nie zajechałem za daleko i tu się tak mniej więcej wstrzeliłem w taki kierunek, że tutaj między elementami, więc tak tutaj spróbuję to może na ciepły klej troszeczkę wkleić, żeby gdzieś kabel nie chciał się później przedziurawić, choć to jest kabel solarny i on jak widać ma podwójną izolację. On jest szacowany do 1000 V. I teraz tak, jak ja to sobie kombinowałem, tutaj jakoś tak. I tu sobie jeszcze zrobimy takie coś, że nie z tej strony. Bo tu są elementy, które czerpią najwięcej prądu. Te półprzewodniki. O, poprawię trochę. Od tej strony. Albo dobra, kompromis. Niech ma obydwie strony, między ścieżkami wyczyścimy, tak, to by było mniej więcej tu, narzucimy cynę, ładnie się to kryje, bo to jest wszystko świeże, bo jest to świeżo rozdziabane, nazwijmy to tak. Rozdziabaliśmy, teraz to lutujemy. Fajnie się zagrzało. I teraz będę musiał to zagrzać wstępnie. A to, że mi pęknął grot, pomaga, bo zwiększa oporność na grocie. I teraz tak, pyk. Jesteśmy bezpośrednio wlutowani w konektor. Plus płytę. Chyba muszę więcej cyny dodać. Żeby to się fajnie tutaj rozlało. O, coś takiego. To jest to, że ten kabel im dłużej grzeje, tym bardziej cyna mi podciąga się do kabla. Tu jest mniej. Tym bardziej, że te przewody solarne,
One są już normalnie cynowane. I to dodatkowo pomaga wiązać. No i dobrze, jesteśmy tutaj. Praktycznie jesteśmy ku końcu. Więc teraz się bierzemy za likwidację tego.